No myślę, że tak. W końcu się wyleczyłem z tej uporczywej w sumie kontuzji, która się troszkę ciągnęła przez dłuższy czas. Jestem już w pełni zdrów, trenuję już od 1,5 tygodnia praktycznie na pełnych obrotach i jestem do dyspozycji trenera. Mariusz, na Twojej pozycji bocznego pomocnika może być trochę konkurencji, bo tak to przyszedł teraz Migułę. Mówi się, że może wrócić Jacek Kiełb, jest Siergiej Pilipczuk. Także czujesz, że tak powiem, że to wyzwanie jest spore i musisz cały czas udowadniać, że jednak tobie się należy ten pierwszy plac. Na pewno konkurencja jest spora, wiadomo, sporo tych skrzydeł tutaj w drużynie, ale na pewno w każdej drużynie jest konkurencja, tak? I trzeba udowadniać swoją wartość na treningach, przede wszystkim na treningach, a potem dostać szansę w meczu i trzeba tą szansę wykorzystać. I mam nadzieję, że taką szansę już niebawem dostanę. Powiedz, twoja taka optymalna pozycja to jest lewa pomoc, prawa pomoc. To znaczy ja mogę zarówno lewej, jak i na prawej. Wiadomo, że jak gram na tej prawej pomocy, to mogę ściąć do środka i skończyć, zakończyć akcję strzałem, tak? Wiadomo, na lewej to też mogę skończyć dorzutką, dlatego i lewa, i ta prawa nie jest mi obca pozycja. Jak patrzysz tak na te pierwsze mecze korony, to czujesz, że dasz radę, no bo to jednak ten rok przerwy gdzieś tam na pierwszej lidze na pewno, czy niżej, to jednak no, robi różnicę, tak? To znaczy ja uważam, że nie ma takiego przeskoku między pierwszą ligą a ekstraklasą, bo pierwsza liga jest też zdecydowanie momentami czasem cięższa, jeśli chodzi o motorykę i o siłę, tak? Dlatego tam fajnie można się odbudować w tej pierwszej lidze właśnie po to, żeby wrócić do ekstraklasy i się pokazać. No właśnie, ty byłeś takim jednym z motorów napędowych Widzewa, z tego co pamiętam. Zawsze te skrzydła chodziły. Jak czujesz, że w koronie to może być taki powrót do przeszłości? No na pewno po to tu jestem, tak? Żeby wrócić do tego, co było za dobrych czasów moich w Widzewie. A powiedz mi, co myślisz o meczu z Piastem? Bo to jest taki zespół, który no, gra w kratkę, czyli oni mieli słaby pierwszy mecz, trochę lepszy drugi, wygrali, chociaż nie jakaś tam rewelacyjna forma, trochę rozbici, no bo zmienił się trener, odeszło kilku zawodników, ale w końcu wicemistrz Polski. Na pewno tak, trzeba brać pod uwagę to, że Piast zakończył tamten sezon bardzo dobrze, tak, na drugim miejscu i jest to mocny zespół, nie ma co ukrywać, ale tak jak pan powiedział, zespół gra w kratkę, ale przede wszystkim my się skupiamy na swojej robocie i na tym, co my mamy pokazać w meczu i to, co my jesteśmy w stanie zaoferować, to, co my jesteśmy w stanie pokazać, a to, co zagra Piast, to jest sprawą drugorzędną. A powiedz mi, dla ciebie to jest różnica między meczem u siebie a meczem na wyjeździe, bo to jest pierwszy mecz, który zagracie w Kielcach. Myślę, że tak, na pewno fajnie się gra u siebie, bo można się lepiej do tego meczu zdecydowanie przygotować. Nie ma żadnego wyjazdu, nie trzeba się nigdzie jechać, kręcić. Wiadomo, u siebie mecz to jest mecz u siebie, dlatego to jest na pewno lepsza sprawa niż wyjazd. Naprawdę czekaliśmy na ten mecz i jest to pierwszy mecz w Kielcach, no i będziemy chcieli zdobyć 3 punkty. Powiedz mi, to, że to jest wicemistrz Polski, że drużyna, która w tamtym sezonie była rewelacją, to jest jakiś problem dla Was, czy raczej nie? Nie patrzycie na to. Nie, no nie patrzymy na to, bo Pogoń też była na górze w tabeli, Zagłębie też było, no i widzieliśmy właśnie na Pogoni, tak widzieliśmy, że możemy grać z każdym znowu i nie patrzymy na to, że Piast był wicemistrzem i będziemy przygotowani na ten mecz. No z drugiej strony Piast to jest też taki zespół, który z Koroną zawsze mu się ciężko grało. My to statystycznie policzyliśmy, że tylko raz wygrał w Kielcach, a tak to no nawet w tamtym sezonie. Wygraliście w Gliwicach, to był remis. Wiem, ale też nie trzeba patrzeć na tej statystyki, bo my też parę statystyk złamaliśmy w przyszłym roku, czy rok temu, w tym sezonie. No i nie możemy patrzeć tylko na statystyki. My się musimy przygotować na ten mecz i zrobić wszystko, by wygraliśmy. Ta drużyna się sporo zmieniła, odeszli między innymi twoi rodacy. Trener, mówię, Wacek, także tutaj trochę zmian w tym zespole jest. No tak, tak, oni mają zmiany, my też mamy dużo zmian, no tak po prostu jest i przychodzą nowi zawodnicy i my się musimy tylko na siebie patrzeć i przygotować dobrze. To powiedz, Radek, masz już w szatni przygotowaną tą swoją cieszynkę, no bo to ty jesteś teraz kapitanem, ty tam będziesz wymyślał różne rzeczy, żeby uczcić zwycięstwo i już jesteś przygotowany, czy na razie czekasz, co się wydarzy? Nie, no coś jest przygotowane, tylko trzeba to zwycięstwo do tego, bo to jest Ale to najważniejsze. chyba najmniejszy problem. No tak, ale jak wygramy, to coś jest przygotowane. W pierwszym meczu zacząłeś w wyjściowym składzie z Zimą Wierchowcowym, w drugim już grałeś z Żybrylem Diałem. To dla ciebie jest spora różnica, kto koło ciebie wychodzi na pozycji środkowego obrońcy? Nie, no tak mi się wydaje, że wszyscy mamy jakiś poziom i nie jest problem, jak gram z Dimą czy z Jimim i albo wygrają obydwa razem, no to nie jest problem, bo musimy dać radę i mi się wydaje, że w tym problem nie jest.